No niestety z inflacją już w Turcji nie jest tak śmiesznie jak z tą akcją z tymi krzesłami, jak zabrakło dla Ursuli von der Leyen. Ponieważ gdy u nas inflacja wynosiła 7,7% rok do roku w listopadzie, to tam wynosiła 20%. Natomiast gdy u nas jest prognozowana inflacja około 8% rok do roku, to tam jest 36,1%. Jak widzicie, w ciągu roku kurs liry w stosunku do złotego, kurs liry spadł o prawie 67%, natomiast w ciągu 5 lat, jak widzicie, jest to wzrost o prawie 270%. Natomiast w ciągu roku było to momentalnie nawet 18 lir i 26 groszy. Natomiast na szczęście już od 17 grudnia, co jest dziwne, wzmocniła się lira o ponad 17%, tak jak teraz zresztą właśnie widzicie. Natomiast w ciągu miesiąca, jak widzicie, co jest właśnie dziwne, kurs liry spadł. Ale jak widzicie, tutaj już zaczyna rosnąć, więc za chwilę będzie znowu to samo. I jak pisze Money, kryzys w Turcji. Prezydent Recep Tayyip Erdogan apeluje o trzymanie oszczędności w lirach. Minister finansów namawia do pozwów przeciwko ekonomistom. Prezydent Turcji apeluje do obywateli o trzymanie swoich oszczędności w lirach. Recep Tayyip Erdogan zwrócił też uwagę do Turków o wprowadzenie do systemu bankowego posiadanego złota. Turcja mierzy się z ogromną inflacją. Minister finansów wezwał obywateli do noszenia pozwów przeciwko komentującym spadek waluty ekonomistom, którzy wprowadzili w błąd swoimi komentarzami dotyczącymi inflacji. Erdogan powiedział, że Turcy powinni trzymać swoje oszczędności w walucie tureckiej lirze. Prezydent Turcji dodał, że ostatnie problemy ze spadkiem wartości waluty, z którym mierzy się Turcja, są już pod kontrolą. Chcę, aby wszyscy obywatele trzymali swoje oszczędności w naszych własnych pieniądzach, aby prowadzili wszystkie swoje interesy, korzystając z naszej waluty. Nie zapominajmy o tym, że tak długo, jak nie przyjmujemy własnych pieniędzy jako punkt odniesienia, jesteśmy skazani na zatonięcie. Turecka lira, nasze pieniądze, to jest to, z czym pójdziemy dalej, powiedział Erdogan. Turecki prezydent apelował także o wprowadzenie do systemu bankowego przebywanego pod materacem złota. Po wprowadzeniu nowego programu ochrony depozytów złożonych w tureckiej walucie, wartość liry w ciągu tygodnia wzrosła o 50%, odbijając się od najwyższej w historii wartości, zgodnie z którą za dolara należało płacić 18,4 liry. Chodzi dokładnie o ten spadek, co już wcześniej mówiłem, o 18%. Momentalnie nawet o 50%. Minister finansów Turcji wzywa do składania pozwów przeciwko ekonomistom. Szef resortu finansów Turcji, Nureddin Nebati, wezwał obywateli do wnoszenia pozwów przeciwko komentującym spadek waluty ekonomistom, którzy wprowadzili ich w błąd. Polityk oskarżył komentujących turecką inflację specjalistów o wprowadzenie psychologicznej wojny, która ma według niego polegać na nawoływaniu do zakupu złota i dolarów w celu zachowania oszczędności w obliczu spadku wartości tureckiej liry. Wypowiedź ministra finansów poprzedziła decyzja tureckiego regulatora rynku bankowego o wniesieniu skargi przeciwko ponad 20 osobom, w tym byłemu prezesowi banku centralnemu Durmus'owi Yılmaz'owi w związku z ich komentarzami dotyczącymi inflacji w mediach społecznościowych i informacji dziennik Daily Sabah. To wszystko w tym odcinku i do zobaczenia. Cześć!